poranek wybory to wysiłek intelektualny, który nasi rodacy powinni wykonać, ale niestety nie wszyscy są w stanie to zrobić. Każdy widzi świat inaczej. Zapraszam do Dominika Wiarowiejska, Gazeta Wyborcza. Poranek Radia Tok FM. Poniedziałek od 7 do 9. Z pewnością tu jeszcze nie coś generałowie za jego plecami, nie trwają tam. Wojtek, utarga mną czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś wiemy, własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To możesz stworzyć w nas zestaw jedynej i więcej elementów, połączysz tym telik i wszystko będzie równie lepe. Wojtek i Ireneusz polecają, a kiedy w zestawie tanie aż do 10%, na przykład szczoteczka Oral-B, kolarka, depilator Braun, zdaje mi się, o 114 zł. Sprawdźcie Saturn B. Radio 24. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsze jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim co pięknie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Idealny do sałatek pomidory do krajowe, tylko złoty 77 za 250 gram. Złoty 77, a egzotyczne sałatki w hotelarii. Jedynie 3,99 za kilogram, 3,99. Ryneczek Lidla. To po prostu świeżo. Uważana pilnowska aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z strzyk miarkojenny, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. Dzięki nim możliwe jest wcześniejsze wykrycie i diagnostyka chorób. Pozitivum oszczędza sumie nerwów. Na wdrożenie nam odpowiedniej terapii oraz odpowiedniej diety. Ważne również takie badania są przed planowanymi zawiedzami chirurgicznymi czy stomatologicznymi. One określają nam, czy możemy podać przy zakazie kuleniu, czy ewentualnie przed niekuleniem wdrożyć odpowiednią terapię. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Berman King. Berman, bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Vigor Pro wrzesień 2013. To jest szczególnie ważne u zwierząt, które wchodzą w wiek seniora, czyli powyżej 7-8 roku życia, ponieważ u nich częściej diagnozujemy choroby metaboliczne, jak niewydolność wątroby, niewydolność nerek, problemy hormonalne. Płatna dostawa do ponad Premier Kanady Justin Trudeau powiedział, że Fidel Castro był legendarnym rewolucjonistą i mówcą, który znacząco poprawił system edukacji i opieki zdrowotnej na Kubie. Przypomniał, że Castro był przyjacielem jego ojca, mówił mój ojciec z domu nazywał go swoim przyjacielem. Po jego śmierci miałem okazję sam spotkać Fidela, dodał Trudeau. Dziś rano kubańska telewizja podała informację o śmierci kubańskiego przywódcy. Kandydatka Partii Zielonych w wyborach prezydenckich, Jill Stein, złożyła wniosek o przeliczenie głosów oddanych w wyborach prezydenckich w stanie Wisconsin. Zapowiedziała też, że zwróci się o to samo w Stanach Michigan i Pensylwania. W tych trzech stanach, zdaniem niektórych ekspertów, mogło dojść do ataków hakerów na system głosowania. Wzmocnienia pozycji adwokatury chce nowy prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela. Nowego prezesa Rady wybrał wczoraj obradujący w Krakowie Krajowy Zjazd Adwokatury. Trela chce stworzyć samorząd adwokacki, który będzie ułatwiał wykonywanie zawodu adwokata. Czy to u psa, czy u kota, jest chęć oddawania mocy w różnych miejscach. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Jest oddawanie mocy w małych ilościach.
czuje się wtedy zaniepokojony. On próbuje nam pokazać, że jest z nim coś nie tak. Z takimi objawami również powinniśmy się pokazać u lekarza weterynarii. Kolejnym objawem, z jakim powinniśmy się zgłosić do lekarza weterynarii, są objawy związane ze skórą. Jeśli zauważymy u naszego zwierzaka silny świąt, że ta skóra i sierść u niego jest matowa, występuje łupież, robią się wyłysienia, albo zmiany barwnikowe na skórze, powinniśmy pojawić się również u lekarza weterynarii. Pojawia się pojęcie dzięki wykonywaniu kontrolnych badań krwi u psa, kota, możemy wydłużyć jego życie. Ludzie zadają sobie pytanie, oczywiście, że tak, ponieważ takie systematyczne badanie zwierząt, pozwala wykryć nam choroby metaboliczne w pewnych narządach, wątroba, nerki czy problemy hormonalne. Dzięki nim jesteśmy w stanie wdrożyć odpowiednie leczenie oraz odpowiednią dietę. Ale potrafią też powiedzieć, a skąd w nim tyle zła? W mniejszej aglomeracji Warszawa chciałabym wykonać profilaktyczne badania. To co powinnam zrobić? Gdzie powinnam się udać? Ale ludzie upraszczają. Tak naprawdę złość się bierze zaprosicieli zwierzęcia, do lekarza weterynarii, który dobierze odpowiednie badanie i skontaktuje się z laboratorium, żeby ten materiał został przesłany. Tak naprawdę to, że ktoś nie mieszka w małej aglomeracji, nie determinuje tego, że nie może wykonać danych badań, bo serwis, jaki starczy laboratorium, dociera do całej Polski i dzięki szybkiej współpracy z firmami kurierskimi materiał jest u nas w ciągu 24 godzin i podstawowe badania są już tego samego dnia właściwie dostaje wyniki. Także jest to bardzo szybko, natomiast na badania specjalistyczne trzeba niestety poczekać, ale to też staramy się robić to jak najszybciej, maksymalnie do 3-5 dni roboty. My musimy uczyć dzieci, pani doktor, czy możliwe są takie emocji w sposób akceptowany społecznie? Jak najbardziej tak. Są takie sposoby, którymi dziecko może wyładować złość, czy też nawet nie tyle wyładować, co ją uspokoić. Kleszczy. Jest to sezon wiosenny i sezon jesienny. Niestety większość właścicieli zapomina o tym sezonie jesiennym. Nie wiem czemu, tak na dobrą sprawę, ale chyba myli ich to, że nagle robi się chłodno. Jak robi się chłodno, to oczywiście owady, pasożyty przestają funkcjonować. Niestety nie dotyczy to kleszczy. Kleszcze powinniśmy zabezpieczać nasze zwierzaki przeciwko kleszczom przez cały rok. Już jest coś niedobrego. Jeśli znajdujemy jako psa, kota lub u siebie kleszcza, to co powinnam zrobić? Przede wszystkim usunąć tego kleszcza. Są takie specjalne przyrządy do usuwania kleszczy. Kleszcza powinniśmy wykręcać. Tak powiem, nie na filmie. I mamy możliwość dzięki dostępności badań w laboratorium na badanie tego kleszcza. Możemy zbadać go w kierunku boreliozy, możemy zbadać go w kierunku odpoczkowego zapalenia mózgu oraz na obecność pasożyta babeczki. Tego dziecka. Są dzieci, trzeba po prostu takiego kleszcza odpowiednio zapakować i zanieść do lekarzy weterynaryjnej, która przekaże to agresja wymierzona w to, żeby wynikała ona właśnie tak, jak pani powiedziała, ze złości. Jak najbardziej wykonujemy badania kleszcza w kierunku tych wszystkich chorób, o których powiedziała pani doktor przed chwilą. Że to jest pierwsza nasza reakcja. On nie pomyślał, prawda? On gdyby pomyślał, to pewnie by nie uderzył. Chyba, że nie umie sobie poradzić, bo tutaj możemy bezpośrednio zbadać kleszcza po jego usunięciu z ciała zwierzaka. Natomiast, Ktoś popchnął, że go ktoś uderzył, metodami, czy dana choroba się rozwija, no to więc musimy poczekać do wystąpienia objawów, czyli tak naprawdę to jest wypowiedzi 3-4 tygodnie, to jest najkrócej, kiedy coś zaczyna się dziać ze zwierzakiem. W przypadku, gdy zbadamy takiego kleszcza,
albo czy ktoś się wepchnął do kolejki przed ciebie. Się rozwija i z wcześniejszej interwencji są oczywiście dzieci, także które nie mogą, bardzo istotne z tego nie mają takiej możliwości, no, żeby się nie zrobić mówi, stop oczywiście bardzo i pomyśleć i dopiero zareagować. Tak łatwo, jeżeli wtedy to diagnostyka. A ile czasu czekamy na wynik? I z tym dzieciom jest naprawdę bardzo czekamy do 3 są dni też takie dzieci, które uderzą nie dlatego, że nie potrafią się zatrzymać i pomyśleć, tylko dlatego, że maksymalnie, nawet jak pomyślą, to czas nie mają to jest 2 dni, tak? Natomiast musimy przyjąć, że to nie, nie wiedzą, co zrobić w takiej weekend, sytuacji. Święto, ale to jest maksymalnie 3-5 dni. Musimy te dzieci, które nie potrafią się zatrzymać, próbować uczyć, to jest też żeby, czas, że najpierw stop, zatrzymaj się, pomyśl, dopiero zareaguj. To jest też istotne. I co jest istotne, takiego kleszcza można też badać, mają takie na przykład po wyjęciu możliwości od hamowania, człowieka, bo rejonie mówimy, że mają zwierząt, ale również dojrzalsze płaty czołowe potrafią o tej chorobie, która mają taką możliwość, że pomyślą przed zachowaniem, w jakiś sposób konkretnie właściwie powinien przygotować tego kleszcza. No tym dzieciom, te dzieci trzeba uczyć, jak się mają zachować, co mają zrobić, co mają powiedzieć. Ciała zwierzaka i no i to jest rola dorosłych. Ale dobrze, jak ma wyglądać ta nauka? Jak zgnieceniu w czasie przewożenia? No, bo to jest tak jeśli chodzi o dzieci, które właśnie potrafią się zatrzymać, to uczymy je zachowania asertywnych. Nie? Zamiast agresji używają. Trudno jest zachęcić opiekunów do wykonania się asertywnie. Powiedz temu drugiemu dziecku, że nie życzę, żeby się pchnął przed ciebie. Z roku na rok świadomość do kolei. I jeżeli powiesz to dostatecznie zdecydowanym głosem, jeżeli to drugie dziecko poczuje, że staramy się zawsze na to nie będziesz pozwalał, to następnym razem się nie wyrwie przed ciebie do kolejki, a może nawet tym razem wycofa się na koniec. Mówić, jak to jest ważne i w Akademickim Centrum Psychoterapii przy Uniwersytecie SWPS dużo wcześniej prowadzimy choroby, grupy dla dzieci, o których jeszcze nie wiemy, ponieważ zwierzak jeszcze nie daje nam objawów. Z różnych powodów. Zachowaniem odpowiednim w sytuacjach społecznych i między innymi tutaj z właścicielami dużo kotów, bardzo często zachęcamy na to, żeby odgrywać takie scenki, w których jedno dziecko robi drugiemu coś złego, a to pierwszy musi na to jakoś zareagować w sposób odpowiedni. Ale są to koty, trzeba które ćwiczyć, dokładnie. Potrafią pokazać ząbki, pazurki. Nie zautomatyzuje. Nie jest to proste. To nie zastosuje tutaj tego w tej trudnej sytuacji, kiedy naprawdę odstrasza. Złość boją się przyjść. No i tak się tego wiem, uczymy. A ten powiedział, a teraz jeżeli mamy dziecko ale, impulsywne, lekarz weterynarii jest w stanie sobie z takim pacjentem podejść. Więc zachęcamy do przychodzenia z kotami, nawet najbardziej wymagającymi na takie kontrolne badanie, bo oprócz tutaj badania krwi warto też sprawdzić stan uzębienia, stan skóry, tak? Mają rozmowa z nami pokazuje pewne rzeczy, których często, po prostu mówią, nie zauważy. Dzisiejsze nasze spotkanie dobiega końca. Że zanim ja dziękuję moim zrobię, dzisiejszym to ja ekspertom, już, pani doktor Julicie Miesiąc. Zanim ja pomyślę, to ja już to zrobiłem. Panu doktorowi i one mają duże poczucie winy związane dziękuję z tym, że się w ten sposób zachęcam zachowuję. Do przyjrzenia się więc naszym podopiecznym. No pierwsza rzecz to jest taka, że ponieważ one żałują tego, że tak zrobiły, no to dosyć łatwo je przekonać o tym, że warto jest poprosić. Trzeba je uczyć sprawdzić, czy te tego, symptomy nie są zwiastunem choroby. Żeby wiedziały, kiedy robią źle i umiały, zapraszam Państwa za tydzień. Aleksandra Szybała. A druga rzecz. Informacje dnia w skrócie. To warto jest... Niestety jest musimy 16:30, tak modyfikować otoczenie tych dzieci, papież Franciszek żeby one miały mało okazji do takiego zachowania. W telegramie, który na wiadomość o śmierci byłego kubańskiego dyktatora wystosował do jego brata Raula, obecnego szefa państwa. Żeby one, Franciszek składa kondolencje rodzinie zmarłego dostojnika, jak nazywa kubańskiego przywódcę, a także władzom oraz narodowi tego umiłowanego kraju, który powierza wstawienniku Matki Bożej Miłości. Ze spektrum autyzmu, to znaczy te Franciszek dzieci, które spotkał się z Fidelem Castro podczas mogą chodzić do normalnie, nie mają autyzmu w takim
we wrześniu 2015 roku odwiedził byłego dyktatora w jego prywatnej rezydencji, a rozmowa, jak wspomina jej świadek, były watykański rzecznik, ksiądz Federico Lombardi, dotyczyła spraw ostatecznych. Tak jak od Benedykta XVI Castro otrzymał od Franciszka szereg książek, o które prosił Marek Lenert, Polskie Radio. Już po raz 20 radomscy wolontariusze prowadzą świąteczną zbiórkę artykułów spożywczych, weekendową akcję koordynuje Bank Żywności. Klienci z 140 sklepów w mieście i w regionie mają szansę wesprzeć potrzebujących. Dla jednych gest ma wartość zaledwie kilku złotych, dla innych jest bezcenny. Dzięki niemu przed Bożym Narodzeniem dla żony uboższych czy samotnych trafią konserwy, mąka, cukier czy słodycze. Zbiórkę prowadzi 4000 wolontariuszy, powiedziała Anna Głogowska z Radomskiej Banku Żywności. Chcemy, żeby jakieś takie zebrane teraz indywidualne przystosowanie samotnych, biednych, do potrzeb nadziei. Mowy pani o sytuacji, w której pamiętamy agresja pojawia się w zadanym, zapędzanym świecie. W ubiegłym roku zebrano i przekazano potrzebującym prawie 24 tony żywności. Pod patronatem arcybiskupa Henryka Hozera eksperci dyskutują w Warszawie na temat sposobu ratowania dziecka i matki w przypadku trudnych ciąż. Trudna ciąża od lęku do nadziei to trzecia konferencja naukowa z cyklu Wkręgu Nauki organizowana w Wyższym Seminarium Duchownym w Diecezji Warszawsko-Praskiej. Arcybiskup Henryk Hozer podkreślił, że eksperci chcą pokazać, że nawet w trudnych sytuacjach kobieta nie jest sama. Chcemy, żeby te sytuacje ciężkie, wydawałoby się beznadziejne, były przekształcone w perspektywę życia, która pozwala stawić czoła trudnym sytuacjom. W gronie prelegentów są lekarze i etycy i wyjaśniają m.in. metody terapii nowotworowej w ciąży, problem zaburzeń genetycznych oraz znaczenie in vitro w ochronie zdrowia dziecka i matki. Słowa, wszystko. 27 minut pozostało do godziny 17. Gość Polskiego Radia 24. Dziś przypada Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych. Wielki Głód z lat 1932-1933 na Ukrainie. To jedna z największych tragedii w historii XX wieku. Dlaczego do niej doszło i jakie były jej konsekwencje? O tym wszystkim porozmawiamy przez najbliższe minuty. A gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Robert Kuśnierz, salutolog Zakładu Studiów Wschodnich Akademii Rodzice nasi funkcjonują. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry. Tak najzwyczajniej w świecie to jest takie od małego uczenie dziecka empatii poprzez... Ukrainę stał się no właśnie, arena, no, ale przez modelowanie też, prawda? No, tak jak pani powiedziała, nasz ratownik to modelowanie bardzo dużo się... że w XX wieku w Związku Sowieckim miał miejsce głód trzykrotny. Ja się powstrzymuję, przed czym mówię, albo nie zrobię, bo tu go będzie bolało, co zrobimy, tak? Zaprzeniesiemy, tak? Nie zrobimy, tak? Bo będzie go. Susza, wojna, żaden kataklizm. Dziecko, tylko nawet doprowadziły to do tej straszliwej tragedii działania ludzkie, tego rodzica, w przypadku Stalina i jego najbliższych współpracowników. Bo pomyślałam o tych bohaterach. Bezpośrednią przyczyną głodu były, może powiedzieć, było bezwzględne realizowanie kontyngentów nierealnych, które były na Rosję Ukraińską nałożone. Tak, mieli 12 lat. Ale dlaczego one były nierealne? Dlatego, że trzeba mieć tutaj w pamięci, trzeba cały czas zdawać sobie sprawę, w jakiej sytuacji znajdowała się wieś ukraińska, zresztą nie tylko ukraińska, ale sowiecka w przededniu Wielkiego Głodu. Także, pamiętajmy, że w roku 1929 rozpoczyna się kolektywizacja rolnictwa. Kolektywizacja polegała na likwidowaniu gospodarstw indywidualnych i stworzeniu w ich miejsce kołchozów i sowchozów. Kołchozy to były gospodarstwa spółdzielcze, kolektywy inaczej, a sowchozy to były gospodarstwa państwowe. Miała to być taka recepta Stalina na uzdrowienie sytuacji w rolnictwie. Oczywiście uzdrowienie z jego perspektywy, czyli z perspektywy Kremla. Do 1929 roku pojawiały się w państwie sowieckim notoryczne
problemy z wysłuchem zboża. One wynikały z tego, że państwo oferowało bardzo niskie ceny skupu. Na przykład w roku 30 cena kwintala wynosiła w państwowym punkcie skupu ponad 8 rubli. Natomiast na rynku wolnym, czy prywatnym, chłop mógł uzyskać 36 rubli. Czterokrotnie powyżej, czy przeszło czterokrotnie więcej, więc rachunek był prosty. I o ile przed rokiem 29 starano się załagodzić, wygasić ten problem zbożowy metodami gospodarczymi, czyli po prostu podwyższano cenę skupu, to w roku 29 sytuacja uległa radykalnej zmianie. Otóż Stalin stwierdził, że nawet dosłownie to powiedział, że państwo nie ma zamiaru tracić pieniądze na dofinansowanie rolnictwa, więc podjęta została decyzja o kolektywizacji, która jego mniemaniu miała zlikwidować ten problem. To znaczy chłopi chcieli zapędzać do kołchozów, nie tam pracować za darmo, tylko za pół darmo. W praktyce właśnie do kolei wielkiego głodu nie utrzymywali praktycznie nic. No i poza tym, według Stalina, zebranie zboża z jednego kołchozu było zdecydowanie prostsze i łatwiejsze, aniżeli z wielu rozdrobnionych gospodarstw indywidualnych. A tak dalej. Jeszcze jedna rzecz chciałem tutaj powiedzieć, że rok 29 to jest rok, kiedy Stalin staje się jednowładcą Związku Sowieckiego. On pokonuje ostatnich swoich realnych, podkreślam, przeciwników. Ja mówię tutaj głównie o Mikołaju Bucharynie. I Stalin może już samodzielnie rządzić. Znaczy nie może się, znaczy tak rządzić samodzielnie, tak? Ale musiał się liczyć ze sprzeciwem wcześniej Zinowiewa, Kamieniewa, jeszcze wcześniej z Trockim, później z Bucharynem. Natomiast w roku 29 Wilk podejmuje decyzję się z nimi. Jeszcze tutaj tak kończąc ten wątek, chciałem tylko powiedzieć, że jak właśnie było zboże dla reżimu. Zboże było tylko istotne z punktu widzenia zaopatrywania miast, armii czerwonych, miast naczelnych robotników, nowego proletariatu, ale także był to jedynie w zasadzie pełnowartościowy produkt eksportowy Sowietów, za który bolszewicy mogli otrzymywać realne warunki. Bo pamiętajmy, że w roku 1939 oprócz mobilizacji rozpoczyna się także inna duża kampania, kampania zindustrializacji. A żeby zindustrializować ten rolniczy jednak kraj, jakim był Związek Sowiecki, nie potrzeba było dużo pieniędzy. Tak? Trzeba było opłacić zagranicznych ekspertów, wysoko kwalifikowaną kadrę, należało kupić maszyny przemysłowe, technologię, to wszystko kosztowało. Więc za bezwartościowe sowieckie ruble nie dało się to wykupić, wobec tego potrzebne były pieniądze. I to powiedzieć, że kolektywizacja miała w dużym stopniu finansować po prostu przemysłowienie kraju. A czy to wydaje się, że ta kolektywizacja miała finansować rozwój Armii Czerwonej, taka dostała się ona najbardziej armią na świecie? Znaczy w dalszej perspektywie na pewno można takie znaki wysunąć do tego, że przemysłowienie to tak mówimy nie tylko o budowaniu nowych fabryk, ale pamiętajmy, że fabryk, które produkowały na przykład traktory, mogły bardzo szybko przekształcić swoją produkcję na produkowanie na przykład czołgów. Zresztą fakty na zagraniczne wywiady czasami takie informowały. Ale tutaj ja bym, jeśli mówimy o tym głosie na razie, wkładki męskie stworzone specjalnie dla ciebie, kolego. Musisz je tylko kupić i nosić. Zaprojektowane po męsku, żeby dać ci ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Trzeba wkładki męskie, dynament, masz kontrolę. Po aptece z papie medycznym lub zamów próbkę na dynament.pl. Czyli mamy tutaj rodzinę, towarzyszyła polityka rozkłopczania. Kłasy finansuje tutaj retoryki bezpieczeństwa. Prawa bezpieczeństwa, że to widzieli najbogatsi. Bogatych komunistów nie bardzo były. Znaczy to bogactwo, że to po prostu zostało zdobyte na wyzyskiwaniu innych. Więc potem w kołchozy bolszewicy pożyli oczywiście odbierając wcześniej tą ziemię przy inwentach żywych marty od tych bogatszych, zamożniejszych ludzi. Ci bogatsi zostali albo rozstrzelani, albo deportowani do Kazachstanu albo na Sybir. Ewentualnie również te deportacje, które odbywały się w ramach samej Ukrainy. I teraz ta kolektywizacja, która trwała od 1929 roku, doprowadziła do chaosu, bałaganu, ruiny.
30 Sergiusz Piotrowski, premier hiszpańskiego rządu Mariano Rajoy złożył kondolencje kubańskim władzom z powodu śmierci byłego przywódcy tego kraju Fidela Castro, nazywając go postacią o historycznym znaczeniu. Z kolei w komunikacie hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych czytamy, że Castro był punktem zwrotnym dla rozwoju kraju i miał wielki wpływ na cały region. W Portugalii natomiast media komentują, że El Comandante był skuteczny w zdobywaniu władzy, ale słaby w zarządzaniu krajem. Kubański przywódca zmarł wczoraj wieczorem w wieku 90 lat. Ulicą Piotrkowską w Łodzi przeszedł marsz poparcia dla prezydenta miasta Hanny Zdanowskiej. Gorzowska prokuratura postawiła zarzuty związane z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytów. Marsz zorganizowano w ramach trwającej od tygodnia akcji za handlu. W jej ramach na portalach społecznościowych mieszkańcy Łodzi wyrażają poparcie dla Zdanowskiej po przedstawieniu jej zarzutów przez prokuraturę. Szwedka odcinka niech się telefony formuje, że tak. Albo imię, albo to powinno być imię i numer, a nie, że znika. Numer znika, szanowniska, szuka. Radio Koncika. U nas na żywo. To na żywo. U nas tutaj nikt nie wybieramy, nie przebieramy. Proszę Państwa, i dlatego to jest prawdziwe, optymalne. Zapraszamy do Świadków Jehowy. Jest Słowo Boże, jest Biblia. A nic więcej nie potrzeba. Żadne filmy, żadne książki, bo to tylko oszustwo.